Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z pełnometrażowym filmem, znaczy takim pełnym filmem, może tak, nie shortem. Bardzo Wam dziękuję za miłe przyjęcie odnośnie shortów, tych właśnie takich krótkich filmików, z którymi z Wami chcę się porozumiewać i będzie ich więcej. Mam nadzieję, że będziecie je oglądać, bo to jest fajna, słuchajcie, taka forma, żeby szybko właśnie tu z Wami się porozumieć, albo coś pokazać, albo właśnie krótko omówić, więc czemu nie? A dzisiaj przychodzę właśnie z takim filmem, odnośnie, trochę będzie związane z tym shortem ostatnim, czyli z zamiennikiem dup Baccarat 540. Słuchajcie, to jest bardzo fajne odkrycie i nowym zapachem, o którym mówiłam, jeśli ktoś jest wiernym subskrybentem na moim kanale, oglądam je, to mówiłam, że odkryłam takie dwa zapachy, które wcale nie są nowe. Jeden jest nowy, a drugi nie, i jestem pełna zdziwienia, że tak mi się strasznie podoba, więc będzie taka seria dwóch filmików o nowościach, które ja odkryłam i które Wam gorąco polecam, także koniecznie zostańcie ze mną. Kto jeszcze nie jest subskrybentem, to oczywiście wciśnijcie ten guziczek, będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie się rozrastacie. A poza tym też myślę o tym, słuchajcie, żeby trochę też wyjść dalej i otworzyć też, znaczy nie otworzyć, ja mam ten kanał anglojęzyczny tak samo, wrzucałam tam różne dziwne filmy, no ale też miałam jakieś filmy po angielsku, więc też będą się ukazywać filmy, wydaje mi się, po angielsku, dlatego że no myślę, że na co dzień pracuję, na co dzień mówię po angielsku i może to będzie też taki dodatkowy dla mnie bodziec, żeby mieć też inną tutaj audiencję, nie wiem, myślałam o tym długo, a przy tym widzę właśnie Justyna, która ma też drugi kanał, odważyła się tu nagrywać profesjonalnie też po angielsku, pozdrawiam Justynę, więc czemu nie? No ale dobrze, zacznijmy omawianie dzisiejszych zapachów. Intro. Dzisiaj będzie o nowych zapachach. Pierwszym zapachem, o którym chciałam Wam powiedzieć, od razu przystępuję, słuchajcie, na bieżąco do omawiania zapachu. Jest to Body Mist, czyli to jest taka wersja perfumowana, ale powiem Wam, że zaskoczył mnie ten zapach, mnie bardzo zaskoczył, że on jest bardzo, bardzo, że tak powiem, mocny, znaczy mocny, w sensie taki, że rzeczywiście długo się utrzymuje. One są tutaj, jak Wam mówiłam i w szorcie, bardzo, bardzo popularne w Anglii, tu w Londynie. One weszły na rynek tutaj w perfumerii, którą ja jestem, od razu zostały rozkupione, do tego są takie balsamy do ciała, body lotion, body cream, które dają taki elastyczność, lepszą elastyczność ciała i właśnie chcę też je kupić. I słuchajcie, jest to zapach, który jeżeli nie chcecie wydać dużo pieniędzy, a chcecie, żeby Wam przypominał Baccarat 540, świetnym zamiennikiem. Główną nutą to jest też wanilia, jest brazylijski jaśmin, słuchajcie, i dragon fruit, który ja osobiście bardzo lubię. Patrzę sobie jeszcze, co tu jest. Jest też hibiskus. Jest taki to bardzo słoneczny, bardzo bogaty, bardzo kremowy, a przy tym bardzo, bardzo przypominający Baccarat 540 zapach, więc słuchajcie, daje on właśnie taki boost, takie lepsze samopoczucie. Ja rozmawiałam tu z jedną z klientek i zastanawiam fenomen tej marki Sol de Janeiro, jeśli tak się czyta, Sol de Janeiro, która generalnie ma kilka zestawów, kilka zapachów w zestawie, w swoim jakby tutaj portfolio. Ja widziałam tylko dwa, właśnie ten i jest Salted Caramel z pistachio, bardzo fajny, bardzo taki holidayowy, czyli na wakacje zapach, no ale ja chciałam koniecznie przetestować ten, bo mówiła mi właśnie tu klientka, że wydała kupę pieniędzy na zapach, który kosztuje 300 funtów, w zależności oczywiście od butelki, a znalazła coś, co świetnie się spisuje, a nie jest takie drogie. I ja mówię, jaki zapach? Do jakiego zapachu ona w zasadzie się odnosi? No i okazuje się, że Baccarat 540 i ona mnie natknęła właśnie, żeby też spróbować. Więc ja Was gorąco, Wam gorąco polecam i jakby chciałabym Was tutaj też zachęcić, które z Was jeszcze nie oglądały shorta, właśnie do obejrzenia shorta z tym pięknym zapachem. Ja myślę, że ja kupię ten drugi Salted Caramel
z pistacją, bo lubię pistacje, ale on jest bardziej stonowany i taki bardziej wakacyjny. Chyba wydaje mi się, że bardziej wolę Bronze Goddess na wakacje niż właśnie tamten drugi zapach, no ale czemu nie? A w ogóle widziałam, że w portfolio miałem dużo, dużo więcej zapachu, więc tylko znajdę jakąś możliwość kupienia, bo u mnie ich nie ma, to na pewno Wam zrelacjonuję, także czekajcie na ciąg dalszy. No i tutaj dzisiaj przychodzę z tym zapachem, słuchajcie, nie wiem, czy Wy widziałyście w Polsce, bo ja ostatnio może byłam bardzo zajęta, też miałam swoje jakieś tam rzeczy na głowie i personalne i dużo roboty, a więc ja tej edycji nie widziałam. Jest to edycja, która podobnież wyszła w zeszłym roku u mnie w perfumerii, jako w specjalnej takiej edycji pojawiła się teraz, więc jak ja tylko ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że ja ją muszę mieć. Nie miałam, dziewczyny nie miały testera, więc mówię, a kupię w ciemno, ale cena była tak okazjonalna za 50 ml Eau de Parfum, że stwierdziłam, że kupię. W momencie, kiedy tylko ją otworzyłam, słuchajcie, zakochałam się w tej edycji. Ja już sobie to szybko sprawdzam, wydaje mi się, że ona wyszła, poprawcie mi, ale wydaje mi się, że ona wyszła właśnie 2022 i jest to specjalna edycja właśnie Versace, która ma bergamotkę, słuchajcie, orange, ma też gruszkę, co tu jeszcze jest, jakiś specjalny wywar taki z frezji, właściwie z ich właściwie jest cedarwood też, słuchajcie, jest to taki właśnie komponent frezjowy, ale głównie z płatków tej frezji, tak sobie czytam, i ma być to eksplozja właśnie takiego koloru fioletowego. Słuchajcie, ja Wam otworzę, ja już ją wąchałam u koleżanki, bo moja koleżanka zobaczyła, że ją kupiłam, to ona też kupiła, także macie takie unboxing, coś, czego nie było dawno na kanale. Słuchajcie, butelka jest przepiękna. Ja sobie dla porównania, zobaczcie, no po prostu piękne cacuszko. Tutaj taki jest taki bardziej rose beige, taki emblemat, słuchajcie, właśnie z napisem Versace i Dylan Purple. No i zobaczcie, coś pięknego. Ja to przyniosłam, żeby Wam pokazać moją mniejszą pojemność Dylan Turku. Zobaczcie, no fajne w ogóle edycje, naprawdę. Ja słyszałam, że właśnie Donatella Versace chciała stworzyć coś takiego bardziej, które da takiego kopa energetycznego, które będzie właśnie odzwierciedlało ten taki włoski kunszt. I słuchajcie, ja Wam powiem tak, prysnę sobie go, żeby się tu jakby nasycić na moją rękę, i powiem Wam tak, kto lubi delikatne zapachy Versace, na pewno będzie go chciał. Jest to bardzo piękny, lekko słodki, cytrusowy zapach, który przypomina mi Dolce Gabbana Light Blue. Kto lubi Dolce Gabbana Light Blue, a chce coś mniej więcej w tym tonie, serdecznie go zapraszam do poszukania tego zapachu i do jakby zapoznania się, bo jest to bardzo ciekawa edycja. Słuchajcie, ja jak wiecie, jestem zakochana w bardzo świeżych zapachach, ja lubię właśnie takie cytrusowe, takie właśnie juicy, takie, które no dają mi jakby to natchnienie i taki dobry vibe, nastrój od razu, i nie lubię takich bardzo przytłaczających. Jak wiecie, ja nie idę w takie bardzo mocne drzewne zapachy, bardzo rzadko, ale zdarzają się też takie, zwłaszcza na zimową porę. A teraz, jak już tak chce się właśnie wiosny, ten zapach, który odkryłam w zasadzie, słuchajcie, w święta, no po prostu skradł mi serce, nie musiałam go dostać, tym bardziej, że cena była wariacka, po prostu bardzo dobra, teraz już poszedł w normalną chyba cenę, więc generalnie 50 ml to kosztuje chyba 79 funtów, on był naprawdę połowie ceny, przepiękny, taki lekko, powiem Wam, nawet gdzieś tam taki pudrowy, ale generalnie jest ta bergamotka, jest ta frezja, jeśli ktoś lubi frezję, i jeśli ktoś lubi Dolce Gabbana, to naprawdę przypomina mi ją strasznie. Ja jak tylko go spryskałam, to stwierdziłam, że on mi przypomina coś. Nie jest to jakiś... Słuchajcie, jeżeli szukacie zapachu, który jest bardzo wyrafinowany, który jest bardzo jakiś taki, bym powiedziała,
bardziej dynamiczny, znaczy on jest dynamiczny, bo on jest taki właśnie bergamotkowy, ale jeśli szukacie właśnie czegoś takiego naprawdę wow, coś takiego nowatorskiego, to na pewno to nie jest zapach nowatorski, bo wiecie, że Versace jest bardziej taki mass marketowy, znaczy ja bym powiedziała taki, że no każdy w zasadzie te perfumy wąchał, zna, chętnie kupuje ze względu na butelkę, no i ogólnie ta marka jest tu bardzo popularna, ale nie możecie się od niej spodziewać czegoś takiego bardzo nowatorskiego, na przykład Paco Rabanne Fame, że jest wegański i że używają tam specjalnego tego wywaru, że ja tak powiem. Natomiast ten zapach jest przepiękny, naprawdę. Jeśli ktoś chce, no i nawet ta butelka, słuchajcie, ja ze względu nawet na butelki, wiecie, że ja lubię kupować perfumy ze względu na butelki też, ale naprawdę wydaje mi się, że ja od pierwszego niuchnięcia zakochałam się w tym zapachu i stwierdziłam, że muszę go mieć. I jakoś mi ostatnio kusi do Versace po, nie wiem, czy oglądałyście mój odcinek właśnie odnośnie tych hitów i kitów 2022, to powiem Wam, że jest tak dużo takich zapachów, które kopiują coś, które no nie są żadnymi jakimiś zapachami, po które ja bym się sięgnęła, to ten, mimo że przypomina mi tą Dolce & Gabbana, jednak chętnie bym kupiła i chętnie zaryzykowała ten zapach. No i zobaczcie, jakie piękne tatuszko tutaj właśnie nawet na Waszej etażerce tutaj gdzieś, żeby sobie postawić. A zdradzę Wam, że w odcinku drugim, czyli o tych nowościach, które Wam będę pokazywać, pokażę Wam też znowu coś intrygującego i nie zdradzę, jaka to marka, chociaż w sumie mogłabym powiedzieć, no ale będzie piękne jakby cacuszko, które dołączy właśnie do tej buteleczki. Także Was serdecznie zapraszam. Kto jeszcze, słuchajcie, nie obejrzał mojego ostatniego shortu, czy reela, jak chcecie tak zwał, czy właśnie moich hitów i kitów, serdecznie Was zapraszam. Oczywiście zapraszam. Nie bójcie się subskrybować. Zapraszam do wciśnięcia, do lajkowania, do komentarzy. Bardzo pozdrawiam wszystkie moje stałe oglądaczki, które zostawiają komentarze, Monikę i Monika to jest w ogóle wspaniała, jeśli chodzi o tutaj komentarze pod każdym filmikiem. Jeśli jest Was dużo i to jest wspaniała właśnie takie community, że jesteście, że nawet jak chcę, żebyście zawołtowały tutaj właśnie odnośnie co byście chciały, żebym tutaj publikowała, to zawsze jesteście. Mam nadzieję, że będziecie zawsze ze mną, także zapraszam serdecznie do następnego odcinka i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia, pa, pa.